Tak realizuje się układ monachijski. Znamy tę historię z setek filmów zachodnich. Jednak rzadko dopuszczamy do głosu Czechów. Niemiecko, ten krat mielok 71 dywizji, maďarsko pas nas, a Polsko mohlo postawić aż 80 dywizji. Myśmy mieli celkiem 42 dywizje. Spójrzmy na historię Czech z ich własnej perspektywy. Wybierz rzeczywisty kraj, jak Czechy, USA, Japonia. Wypowiedz wojnę sąsiadom. Twórz sojusze z innymi graczami. Wybierz własną strategię. Bierz udział w epickich bitwach. Opanuj świat. Dla oglądających 13 tysięcy złota, jeden miesiąc premium za darmo. Ważne 30 dni. Na każdej mszy Habsburgowie ponoć modlą się, by ocalić przed upadkiem swe państwo. Jednak modlitwy nie pomagają. Przekorny i zagmatwany los. Zaledwie 2 lata od śmierci ukochanego Franciszka Józefa doprowadza ponad 600-letnie rządy Habsburgów do upadku. Jego pogrzeb obserwujemy na tym wyjątkowym nagraniu. Pierwsza wojna tak przygniata kraj, że jego następca nie potrafi ocalić monarchii. Posłuchajmy, jak ostatnie chwile Austro-Węgier zapamiętała ich ostatnia cesarzowa. Wohingegen wir nur mehr eine eingeschlossene Festung repräsentierten, unser Menschenmaterial, unser Nahrungsmaterial und alles, was dazu notwendig war, um einen Krieg zu führen, war erschöpft oder nahezu völlig erschöpft. Inzwischen war Amerika in den Krieg eingetreten. Und damit war jegliche Aussicht auf ein glückliches Ende des Krieges ausgeschlossen. Amerika konnte herüberbringen an die Alliierten Material und Menschen, so viel sie wollten. Dotąd wierne narody wybrały wolność ponad lojalność. In Schönbrunn verließen uns inzwischen die Wachen. Noch kurz vorher hatten sie die Treue geschworen und hatten versprochen, zu bleiben und auszuharren. Na filmie Praga w 18 roku ludzie niszczą czarne orły Habsburgów. Tak upada niegdyś potężna monarchia. Und da erkannten die Leute den Kaiser und winkten ihm und riefen ihm vielfach auf Wiedersehen. Widzimy Legion Czechosłowacki. Powstał z cekat dezerterów i ochotników. Bojowali na západní frontě ve Francii a v Itálii, ale drtivá většina z nich v Rusku. Po rewolucji bolszewickiej Legion przebywa całą Azję, by wrócić na front zachodni. Trocký dává Čechoslovákům ultimátum, aby buď vstoupili do jednotek Rudé armády, anebo jinak budou zastřeleni. A krótko kontrolują Syberię i Daleki Wschód. Z Władywostoku robią aliancki protektorat. Japończycy pomagają im wrócić. Ich legendę wykorzysta szef czeskiej dyplomacji, dobrotliwy idealista Tomasz Masaryk. Good morning. A fine day after the fox on the last week. And I see the new
film. As yet I didn't see and hear it. W rzeczywistości jest przebiegłym politykiem. The Europeans can learn a bit. W chlebie Amerykanom. Of you Americans. I myself. A powody. Learned something in Washington. Jego agitacje na rzecz niepodległości Czech prywatnie wpływają na Zachód i prezydenta USA. Niepodległa Czechosłowacja zostaje proklamowana na stopniach waszyngtońskiego Kapitolu. Díky Masarykovi ty velmoci řeknou ano, máte svoji státnost. Goodbye and thanks you. Na filmie widzimy pierwszego premiera Czech, Karela Kramara. Po wybuchu wojny światowej zaczął organizować ruch oporu. Mógł zostać przywódcą Czechów zamiast Masaryka, ale został aresztowany. Mimo to jako narodowy męczennik został premierem i doczekał Czechosłowacji. Mohli a musieliśmy zdvihnout prapor odboje a samostatnosti, který vítězně zavlal 28. října. A 14. listopadu 18 prohlášen byl svazek mezi českým národem a Habsburgy za roztržení. Jaká závratná cesta do netušené. Bez vítězství spojenců nebyli bychom svobodní. Ale to, že jsme vyrostli k tomu, k svobodě, že jsme mohli chtít svobodu a bojovat, trpět, umírat za svou samostatnost, že jsme dovedli být svobodní v pořádaném státě, tomu nám nepomáhal nikdo. Kramar jednak věří v nacionalismu, Masaryk liberalism. Vejte za Masarykem. V roce 1918 válka skončila vítězstvím dohody. A z vůle vítězů bylo Rakousko-Uhersko rozděleno na několik nových malých států. 28. října se tak zrodila samostatná Československá republika. Na filmie widać, že najpierw flaga byla biało-czerwona. Mieniono ją w duchu panslawizmu i było odróżnić ją od flag Austrii i Polski. Sláva! A je Československo! Přijali jsme novou hymnu i novou vlajku, novou měnou se stala koruna. Zdálo by se, že se z nové republiky všichni jen radovali, ale bohužel nebylo tomu tak. Idea Československa stála totiž na tom, že Češi a Slováci jsou jeden národ, ostatní jsou jen národnostní menšiny. Mniejszości narodowe stanowią problem. Najbardziej prominentna Niemcy to problem wielkości prawie 1/4 kraju. Czesi pociągali problemy z niemiecką mniejszością. Niemcy zamieszkujący teraz w Czechach na nowym pograniczu sudeckim nie byli zadowoleni. Samozřejmě Niemcy nie byli také spokojeni. Zamieszkują duże i bogate miasta jak Karlsbad. Są dobrze wyedukowani i posiadają udziały w przemyśle. Protestują i upominają się o cesję Sudetów na rzecz Niemiec lub Austrii. Dla Czechosłowacji jakakolwiek cesja jest samobójstwem gospodarczym. Mniejszość niemiecka rozgoryczona chowa urazę, osądza Pragę o czechizację narodowości. Czesi ostro odrzucają zrzeczenie się jakichkolwiek kresów. Mają również problem z Polakami. Obserwujemy oryginalne nagrania, które przedstawiają Zaolzie. Film nakręciła polska komisja, by udowodnić aliantom związki narodowościowe Cieszyna z Polską. Według spisu z 1910 Polacy stanowili około 54% ludności. Na tym fragmencie widać, jak silne emocje towarzyszą tym chwilom. Jednak jest coś jeszcze. Zasoby węgla, przemysł i kolej. Porozumienia dyplomatyczne upadają. Masaryk Polaków uważa za niebezpiecznych szowinistów. No ale to Czesi żądają Zaolzia na podstawie praw historycznych. Uciekają się do agresji na wspólne terytorium. Krótka wojna jednak nic nie rozstrzyga. Alianci finalnie przyznają większą część Zaolzia Czechom. Decyduje Cieszyńska kolej, która jest jednym z dwóch połączeń pomiędzy Czechami a Słowacją. Bez niej spójność kraju jest zagrożona. Ludność polska protestuje. Interesy polityczne nie uwzględniają jednak współczucia.
decyzją Anglii, Francji, USA, Włoch, Japonii. Po stronie czeskiej zostaje ponad 100 tysięcy Polaków. W powietrzu ponoć unosiła się atmosfera żalu. Żałoby. Wbrew pragnieniu Polaków, nie wrócą oni do ojczyzny przez kolejne 18 lat. Czesi świętują. Duma. Śmiech. Paradna, radosna muzyka. Sukcesy Masaryka. Czynią go czymś więcej niż prezydentem w wolnych Czechach. Jego postać obrasta kultem. Czesi zachwycają się jego geniuszem. Nazywają dobrodusznym filozofem, który wyprzedza swój czas. Wołają na niego tatyćku, tatusiu. Komponują nawet taki marsz. Jego wierni wyznawcy, tacy jak Edward Benesz, widoczny na filmie, nadają kierunek Czechosłowacji. Masaryk, pół Słowak, pół Czech z matki Niemki, profesor akademicki, osiąga cel połączenia narodów czeskiego i słowackiego. Teraz chce harmonijnej i bezpiecznej demokracji w wielonarodowej Czechosłowacji. Pozytywna propaganda wspiera jego wizerunek dobrotliwego staruszka. Dobrze, dziecię. Tak realizuje się kult Masaryka. Je to tak špatné, že jsme z něho vyrobili takového tatíčka. Samozřejmě, že ten mýtus Masarykův, ten jeho kult, měl nějaký reálný základ a byl spontánně tím národem přijatý. Niektórzy porównują kult Masaryka do dawnej gloryfikacji cesarza Austrii. Czesi mieli nim wypełnić powstałą lukę. Ideały Masaryka jednak były szczere. Chciałby jego państwo zgodnie prosperowało, mimo wielonarodowości. Epoka, w jakiej przyszło mu je budować jednak, miała już wkrótce skonfliktować jego pragnienia z pragnieniami dyktatorów. Jeśli jednak jeszcze o tym nie wiedzą, a ideały TGM wskazują kierunek na przyszłość. Napełniają nadzieją i celem. Celem osiągnięcia dobrobytu. Jednak z początkiem lat 20. produkcja maleje o 1/4, nadciąga kryzys gospodarczy. Po rozpadzie Austro-Węgier, nie Węgry, nie Austria, tylko Czechosłowacja, dziedziczy 21% powierzchni, 26% ludności i oszałamiające prawie 2/3 całego przemysłu mocarstwa. Mimo to nowo powstałe państwo stanowi jedynie 1/3 pierwotnego rynku monarchii austro-węgierskiej. Grozi to kryzysem, a gospodarka musi przestawić się na eksport. Jednak by było to opłacalne, potrzebne jest morze, którego w Czechach brak. Dlatego rząd chce wykorzystać sieć ważnych rzek europejskich, by uczynić z kraju centrum eksportu Europy Środkowo-Wschodniej. W ten sposób produkcja skoncentrowana w 92% w Czechach znajdzie ujście dla towarów, a przemysł uniknie kryzysu. W ten sposób Czechosłowacja na podstawie traktatu wersalskiego wywalcza sobie prawo do korzystnej dzierżawy portów w Hamburgu i Szczecinie. Choć spoglądając na mapę trudno w to uwierzyć, to w taki sposób Czechy do dziś mają dostęp do morza. Eksport i efekty reformy deflacyjnej gruntowej zaskoczyły nawet samych Czechów. Zhruba od roku 1925 můžeme říct, že se Československu začíná opravdu dařit. Centrum życia wielkomiejskiego staje się Praga. Z porządnego austriackiego miasta teraz zamienia się w rozległą aglomerację, Wielką Pragę.
Zakladatelské obtíže nového státu jsou překonány, koruna je stabilní, průmysl funguje a lidé hledí vstříc v budoucnosti s optimismem. Když večer na strahu, hvězdičky zaplanou, jen Vltava se třpítí a svítí mi tmou. Konjunktura roční. Kina, teatry i restauracje kwitną. I choć rozkwitowi towarzyszy też bezrobocie, to coraz wyższe zyski sprawiają, że rząd wypłaca nawet zasiłki dla bezrobotnych. Marzenia Masaryka powoli się ziszczają. Ty 20. léta są takową, řekněme, oázą klidu a zdánlivé stability, alespoň v té západní části. Vary čechoslovácké zalévají Evropu. V různých rankingách nejbohatších państw světa Čechoslovácia sięga v letech 20. nawet 10. miejsca. Měla vyprzedzać v ten sposób Němci, Austrie, Włochy, a nawet Holandię. A skoro świat mówi, bierz moje pieniądze, to wystarczy wyciągnąć po nie rękę. I wonder what you got, you rascal, you. I wonder what you got, you rascal, you. Na oryginalnym filmie montaż Skody. I tak biznes robi to, co potrafi najlepiej. Skoda, Tatra, CSKA, cukier. Czesi nie wierzyli, że to się może skończyć. Konsumpcja, kredyty. Życie jest dobre. Widzimy Tomasa Bacie w jednej z jego fabryk. W latach 20. Bacia jest takim rewolucyjnym milionerem Czechosłowacji. Prowadzi go wizja. Ebo im jest budowca. Polowina ludzi na świecie chodzi bosa. A co ma 5% obywatelstwa świata? Jest dobrze obuto. Tu widzimy najlepiej, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává všetkých. Bacia začínal od zera. Do 31. mají 70% exportu obuvia v Čechoslovácii. Ve Týně postavili správní budovu takových podniků. Je to největší železobetonová stavba v Evropě. Takovou na kontraktu má 15 a jí kostra byla postavena v rekordním čase 4 měsíců. Jeden z fenomenów Bacia to to, że kiedy konkurencja produkowała drogie buty ze skóry, Bacia użył do tego płótna. Tanie buty chwyciły i niedługo potem każdy chciał nosić baciówki. Agresywne metody produkcyjne zwiększają wydajność o 75%, a liczbę pracowników o 35%. Z zaledwie 112 placówek w 23 roku. Po 10 latach firma ma już 2,5 tysiąca na całym świecie. Tak Bacia tworzy imperium. Jednak jego pragnieniem nie są tylko pieniądze. Buduje setki domów dla pracowników. Tak opisuje jego przyrodni brat. Zlepszenie osudu pracujących ludzi poważowałem za swój polski. Korzyści dla pracowników. Tworzy szereg organizacji edukacyjnych. Czynią pracy celem swego żywota. Imperium rosło, a humanitarne plany się realizowały. Była jeszcze wizyta w Szwajcarii, by kontynuować rozwój na kolejny poziom. Pozostał ostatni lot. Ostatni. We have lost control, don't know where to go. Too late to turn around,
We're headed straight for the ground. Straight for the ground. We're headed straight for the ground. Oh, you've got to land. We've got to land. Oh, you've got to land. Śmierć nie zabija jednak firmy. Brat przyrodni Jan dokonuje ekspansji. Firma wchodzi m.in. w kopalnie, filmy, motoryzację, lotnictwo. Posądzona o wspieranie faszyzmu i kolonializmu. Do dziś jest w czołówce światowej. Czesi świadomi swojego bogactwa porównują kraj do Dawida, a Zachód do Goliata. Ten męk in prank, wybornie. Teď budu zkoušet já vás. Z Bible. Kdo to byl David? David a Goliáš byli dva. Byli dva. Kdo co byl on? David byl malý. Malý byl ale chytrý. Szczęśliwi kibice też czują sukces. Reprezentacja osiągnie wicemistrzostwo na mundialu. Póki trwa koniunktura, sen Masaryka, bogatej, wielonarodowej Czechosłowacji, daje się działać. Początkowo przyćmiona przez Tatrę, w latach 20. samochody robi też Skoda. Widoczny na filmie model popular stanie się hitem. Jednak dobre czasy nigdy nie trwają wiecznie. All over the world today, people are vitally interested in the New York stock market. Stocks have fallen in a week 30%. It is one of the greatest tragedies in the history of this country. Now is the time to buy. Now is the time to buy. People have been speculating. Situation is very terrible since the market crash. Business has dropped at least 40%. Speculation has become crazy. Try to do business on a shoestring. They went into debt. What do you think of the recent stock market crash? It was one of the greatest calamities that I have known in all my life. Wielki kryzys to kryzys nadprodukcji. 3 lata giełda w USA traci 90%. Československo to příliš nezajímá. Problém je příliš daleko a příliš americký. Ale o něco později zaútočí i u nás a jeho důsledky jsou fatální. Masaryk. Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní. V celém veřejném životě, v hospodářském i politickém, musíme se vzdát vší násilnosti. Minister přemyslu. Potěšitelný vývoj byl přerušen zhoršením naší obchodní bilance v prvních 9 měsících 1929. Lze doufat, že tu jde o zjev pouze přechodný a že ještě v dalším průběhu tohoto roku nastane opětné zlepšení. Najpierw rolnictvo, następně přemysl. Zvolnění, bezrobotě, apatia, rozpacz. Ludzie obwiniają władzę. Není taky pravda, že kdosi jak desi je zodpovědný za náš stát. My nemáme krále, my žijeme v demokracii. My jsme se sami rozhodli, koho vyšleme do zákonodárných sborů a do vlád. My jsme je tam poslali. Každý jeden z nás. Tož nic nenaříkejme na jiné. Na sebe. Bacia obiecuje inwestycje,
Masaryk prosi o wytrwałość. Kryzys na świecie łagodnieje. Stopniowo jest coraz lepiej. Masaryk jednak jest stary. Ogłasza abdykację i rekomenduje następca. Edwarda Benesza, wiernego wyznawca. Benesz buduje wizerunek poważnego polityka. Well, gentlemen, you are already here. I came immediately downstairs. Nie zawsze wychodzi. Benesz nie jest drugim Masarykiem. Today, gentlemen, you are already here. I came immediately downstairs. Braki wizerunkowe nadrabia pracowitością. Jak Masaryk, wierzy w wielonarodową Czechosłowację. Edvard Beneš měl podobně jako celá řada ostatních politiků svůj cíl. A tím cílem bylo obhájit existenci Československa. Dobrý den, pánové. Greeting as the foreign minister of Czechoslovak Republic, the free citizens of the United States of America. W tym celu Beneš stawia na zachód. Jest to polityka, którą budował nieprzerwanie jako MSZ od 18 roku. Choć Praga uchodzi za demokrację, w gruncie rzeczy nie jest tak do końca. Władzę monopolizuje tak zwana Wielka Petka, Wielka Piątka oraz Hrad, czyli zamek. Tworzy to wąskie grono przypominające oligarchię, gdzie szefowie pięciu wielkich partii we współpracy z prezydentem decydują o wszystkim. Wielka Piątka z namaszczenia Masaryka wybiera Benesza. Panie prezydencie, w 18 roku trwania samostatnego Czechosłowacka był z jego narodem zgromadzeniem zwołem za prezydenta Czechosłowackiej Republiki jako bezprostredni następcy prawego prezydenta Republiki, naszego sławnego a niesmrtelnego doktora Tomasza Garrigue Masaryka. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů. Koszty kryzysu najbardziej dźwigają Niemcy. Do 36 stanowią 60% bezrobotnych. Padają w długi i nędzę. Radykalizują się. Bieda potęguje krzyk negatywistów, Niemców, którzy przeciwni niż aktywiści. Odrzucają Czechosłowację. Nie chcą Czech, nie chcą biedy. W końcu znajdują Zbawiciela. Deutsche, Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Frauen. Hitler leje wodę na młyn zmęczonych kryzysem ludzi. Es gibt reiche Leute, die sagen, Reichtum ist eine Last, an der man sehr schwer zu tragen hat. Und keiner sehne sich daher danach, dass er auch diese Last aufgebürdet bekommt. Nun möchte man meinen, wenn Reichtum eine so schwere Last sei, dass sie dann froh sein müssten, etwas abzugeben von ihrer Last. Allein das wollen sie dann doch wieder nicht. Punktuje Hipokryzie. So gibt es andere Völker, die sagen, Kolonien sind eine schwere Last. Aber sie wollen von dieser Last nicht abgeben. Sie sagen, Kolonien haben gar keinen Wert. Aber trotzdem wollen sie dieses Wertlose unter keinen Umständen dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Żąda ziemi, dobrobytu dla Niemców. Wenn wir heute sagen, dass unser Lebensraum zu klein ist und dass wir daher unseren Lebensraum unbedingt durch Kolonien ergänzen müssen, dann geht so ein weiser Kopf her irgendwo in der Welt und quatscht, was brauchen Sie Kolonien? Kolonien würden Ihnen gar nichts nützen, denn Sie können ja kaufen. So gescheit sind wir auch, dass wir kaufen können, wenn wir Geld haben. Da hätte man uns erst nicht 15 Jahre vorher ausplündern sollen.
Obietnica zmian jest tuż za granicą, w Niemczech. Niemców sudeckich uwodzi jej perspektywa. W 1935 Sudecki Niemiecki Front Narodowy zmienia nazwę na Sudecką Partię Niemiecką pod przywództwem Konrada Henleina. SDP wygrywa wybory krajowe z poparciem 15%. Staje się groźną siłą polityczną w Czechosłowacji. Krzyczy, domaga się ustępstw, radykalizuje. Wir werden mit allen Mitteln, die uns zu Gebote stehen, unserem Vaterlande Deutschland zugeführt werden. Konrad Henlein jest cichym zwolennikiem Hitlera. Jednak na razie Hitler mówi mu, żeby się nie ujawniał. Ma działać jako wolny agent w imieniu gnębionych Niemców. Henlein lata do Londynu. Buduje tam niepokojąco swoją narrację. We've ordered you some coffee, Sir Henlein. I hope that's all right. Do you like coffee? No, thank you very much. Przekonuje, że działa w imieniu samostanowienia narodów. 22% niemieckiej populacji ma mniej przywilejów niż Słowacy, którzy stanowią jedynie 15%. Wiele wpływowych kręgów podziela jego postulaty. Tymczasem Masaryk umiera, a Beneš przemawia do kraju. Wolam was wszystkie bez wyjemki, od lewa do prawa, od poslednej wiejski aż k tomuto hlavnímu městu, was wszystkich, którzy myslíte najwíce na problemy socjalne tohoto státu. Beneš proponuje pojednanie, jednak SDP stopniowo eskaluje przemoc. Hitler na tajnych spotkaniach ponoć powtarza, trzeba zniszczyć Czechosłowację, ten sztuczny twór. Niedługo potem Henlein zrzuca maskę, deklaruje się nazistą. Beneš jednak wciąż wierzy w kompromis. Nie rozumie, że przeciw jego pragnieniom stoi siła, której celem jest pożarcie jego kraju. Am 10. September 1919 wurde das Diktat von Saint-Germain unterzeichnet. Die neuen Herren Böhmens sagten sich von der Vergangenheit los und entschieden sich für den Bolschewismus. Der Traum von Selbstbestimmung und Gerechtigkeit schien ausgeträumt. Mehr als 3,5 Millionen Deutsche wurden der Willkür der Tschechen ausgeliefert. Aktywuje się goebbelsowska propaganda. Herr Beneš erklärte, obronie uciśnionych. Wenn die Deutschen glauben, sie könnten in unserem Lande einen Kampf um ihr Volkstum führen, so befinden sie sich im Irrtum. Wir werden alle Machtmittel unseres Staates einsetzen, um sie zu gehorsamen Staatsbürgern unserer Republik zu machen. Hitler ma jednak głębszy cel. Sudetenland hat eine große Exportindustrie. Przemysł i surowce. Es besitzt fast ein Drittel des gesamten Braunkohlenbestandes Europas. Zasoby, lokalizacja, przemysł, produkcja zbrojeniowa czynią Czechosłowację środkiem realizacji długofalowych celów Hitlera. Najpierw Hitler militaryzuje Nadrenię, łamie układy europejskie. Następnie zajmuje Austrię i znów łamie układy. Kolejnym celem jest Czechosłowacja. Na granicy widzimy Hitlera w Wiedniu. Oklaski i wiwaty. Ten entuzjazm to nie tylko propaganda. Zarówno w Austrii, jak i w Niemczech od końca Wielkiej Wojny utrzymuje się poparcie dla zjednoczenia. Chodzi o korzyści gospodarcze. Jednak nie tylko. Wielu popiera hasło Heim ins Reich. Do domu, do Rzeszy. Tym hasłem Hitler uzasadnia zagrabianie terenu z populacją niemiecką. Teraz po zajęciu Austrii nie ukrywa jej przeznaczenia. Deutsche, Männer und Frauen, in wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft Richter ganz ermessen werden. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hierher gerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes
weil von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches. Marchia Wschodnia, Ostmark. Da początek dzisiejszej Austrii. Najpierw Frankowie, a potem władcy niemieccy Marchią nadawali szczególne znaczenie. Dużymi w celach militarnych, tym w ekspansji na wschód. Alte Ostmark des Deutschen Reiches wird ihrer neuen Aufgabe genauso gerecht werden, wie sie die alte einst gelöst und gemeistert hat. Deutschland, unser neues Glied, die Nationalsozialistische Partei und die Wehrmacht unseres Reiches, Sieg heil! Zaraz po zajęciu Austrii rozpoczyna się kolejny etap planu Hitlera, a Heinlein odbija stawkę. Man hat uns unterdrückt und geschunden. Man hat uns eingekerkert und gemartert. Man hat uns hungern lassen. Man hat uns wie Freiwild gejagt. Niemand aber, meine Volksgenossen, soll uns mehr bemitleiden. Denn gibt es ein größeres Glück als das unsere? Wir kehren ein ins Reich. Anschluss Austrii rozpętuje nacjonalistyczny szał w Sudetach. Sytuacja w Czechosłowacji drastycznie się pogarsza. Hitler nakazuje Heinleinowi stawiać absurdalne żądania. Tymczasem propaganda głosi, jak Niemcy są gnębieni. Praga negocjuje. Hello, hello. The Czechoslovak shortwave station, Prague, Polska. The chairman of the Sudet German Party, Mr. Konrad Heinlein, visited the Czechoslovak Prime Minister. This visit inaugurates the informative conversations which are to serve the purposes of an immediate clarification and pacification of the political situation. SDP stawia żądania, które Heinlein określa jako minimalne, a które de facto będą utratą Sudetów. Aktywuje się Hitler. Według protokołu Hosbacha 5 listopada 1937 na tajnym spotkaniu Hitler ujawnia plan agresji na Czechy i Europę. Jego cel to prowadzić izolowane konflikty i stosować wojnę psychologiczną, presję i zastraszanie. Część krytykuje ten plan, bo Niemcy są zbyt słabe. Tracą stanowiska. Hitler utrzymuje obrany kurs. Wojna psychologiczna trwa. 21 maja 1938 przy granicy czeskiej ponoć koncentrują się wojska niemieckie. Beneš jednak na blef Hitlera mówi: sprawdzam. Czesi szpiegowali. I od dawna się szykowali. Częściowo zmobilizowali wojsko, rozpoczęli budowę umocnień granicznych. Beneš pojechał też wcześniej do Moskwy. Zdobył kolejnego sojusznika. Moskwa zgodziła się bronić Czechosłowację, jeżeli pomoże Francja. Z pomocą Moskwy i Paryża Czechosłowacja była bezpieczna. Jest przecież Francja. Potężna Francja. Les troupes nord-africaines. Potężna Francja, od dekad aspirująca do miana mocarstwa światowego, zagwarantowała małej Czechosłowacji bezpieczeństwo. Les unités motorisées. Hitler wykpiony stracił prestiż, szalał. Teraz sam powiedział: sprawdzam. L'acte historique le plus important de l'après-guerre. 13 lat wcześniej przy obecności Czechów podpisano układy. Na nagraniu widzimy Benesza. Tir Chamberlain pour la Grande-Bretagne. Et les représentants apposent leur signature au bas du traité de Locarno, dont la portée devait être immense. Locarno dzieli powojenne granice Niemiec na dwie kategorie. Zachodnie, które są zagwarantowane, i wschodnie, które są otwarte do rewizji. Dlatego Francja daje dodatkowe gwarancje Polakom i Czechom. Teraz Czesi powołują się na nie. Na filmie Syn Masaryka, ojca Kennedy'ego,
Biennale w Londynie. Nowhere in the world there is a more passionate yearning for peace than in Czechoslovakia. We want peace, we need peace, just like Europe needs peace. But we are not ready to accept peace at all costs. Jednak Francja jako jedyna ma sojusz z Czechami. Londyn nie jest do niczego zobowiązany. W Anglii ludzie są niespokojni na myśl wojny. Beneš zainicjował też inne sojusze z Jugosławią i Rumunią, małą ententę. Ale to Zachód jest siłą. Londyn wysyła więc samotnego lorda Rossimana, by sporządził raport i podjął się mediacji. Jego wnioski są przykre dla Czechów. A Niemcy są poszkodowani i gnębieni. Londyn idzie w ustępstwa. Appeasement. Is fundamentally different from all the wars of the past, inasmuch as its first and its most numerous victims would not be the professional fighters, but the civilian population, the workmen, the clerk, housewife, most horrible of all the children. Hitler znów podbija stawkę. W Czechach wybucha pucz. Rząd wprowadza stan wojenny. Die angekündigten Verstärkungen des Heeres und der Luftwaffe wurden auf meinen Befehl hin sofort außerordentlich erweitert und augenblicklich eingeleitet und ausgeführt. Groźby. Heinlein ogłasza, że Sudety muszą należeć do Niemiec. The Prime Minister has sent the German Führer and Chancellor the following message. In view of increasingly critical situation, I propose to come over at once to see you, with a view to trying to find a peaceful solution. I propose to come across by air and am ready to start tomorrow. Niechętnie Hitler wyraża zgodę. I'm going to meet the German Chancellor because the situation seems to me to be one in which discussions between him and me may have useful consequences. My policy has always been to try to ensure peace and the Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result. Europa nie chce wojny. Widzi w nim nadzieję sukcesu. Czesi wierzą w jego dyplomację i rozsądek. Wyrusza więc w pierwszą podróż w życiu samolotem ratować pokój. Z lotniska Chamberlain dociera spokojnie do Berchtesgaden pociągiem. Widzimy go kierującego się do auta. W zaplanowany sposób Bawaria wita go radośnie i z celebracją. Ze stacji kolejowej jedzie około 20 minut do rezydencji Hitlera. Znajduje się ona na pobliskiej górze, Obersalzberg. Chamberlain zgodzi się z Hitlerem, że rejony, gdzie Niemcy stanowią ponad połowę, powinny należeć do Rzeszy. Hitler. Mam na sercu 3 miliony Niemców zamieszkujących Czechosłowację. Uważam, że powinni wejść do Rzeszy. Chamberlain. Byłbyś z tego zadowolony? Nie ma nic więcej? Hitler chce tylko Sudetów. Beneš hat diesen Sudeten Deutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Ich glaube, dem Frieden mehr zu nützen, wenn ich darüber keinen Zweifel lasse. Ich habe nicht die Forderung gestellt, dass Deutschland 3,5 Millionen Franzosen unterdrücken darf oder die, dass uns etwa 3,5 Millionen Engländer zur Unterdrückung ausgeliefert werden.
aber ich stelle die Forderung, dass die Unterdrückung der 3,5 Millionen Deutschen in der Tschechoslowakei aufhört und an dessen Stelle die Freiheit. Chamberlain wraca i przekonuje Francuzów, by zdradzili Czechów. Francuzi ponoć udawali, że są bardzo urażeni. Presja zmusza Czechów do oddania ziem z ponad połową Niemców. Rząd premiera Hodge upada. Chamberlain miał być z siebie bardzo zadowolony. Po raz kolejny wyrusza do Hitlera sfinalizować umowę. Wielu wciąż wierzy w sprawiedliwość. European peace is what I am aiming at. And I hope that this journey may open the way to get it. Następuje jednak zwrot akcji. Hitler znowu podbija stawkę. Nie chce już ziem większościowych. Chce całe Sudety. Teraz. Hitler disait, mais cette solution ne va plus. Chamberlain était choqué. Media krzyczą o krawędzi wojny. As a precaution, orders were issued this afternoon calling up officers and men of the anti-aircraft units of the Territorial Army and officers and men of coast defense units of the Territorial Army. The distribution of gas masks began tonight in all areas. Napięcie, maski gazowe, okopy. Przerażony Londyn się mobilizuje. Dla Pragi komunikat, macie wolną rękę. Armada bdzi nad bezpieczeństwem Republiki a může splnit svůj úkol jen tehdy, když bude za ní národ jednotný. Čechy mobilizují armii. Generálové šéf štábu překonují. Musíme jít do války, ať jsou důsledky jakékoliv. Mobilizujeme se lidé. Mám nezměrnou vítáčka, jeho zdravost, jeho sílu, jeho odolnost, jeho skvělou armádu a nezdolatelného Tysiące stawiają się, by walczyć. Budzi się fala moralnego sprzeciwu. Czechosłowacja jest prepared to defend her territory and will not give up any part of it. Odwaga, nadzieja. Hitler stawia ultimatum. Francja nie jest gotowa do wojny. Hitler grozi wojną. Przysięga ją. Londyn wysłał notę do Pragi. Rząd czechosłowacki musi przyjąć propozycję bez zastanowienia i bez opóźnienia. Jeżeli tego nie zrobi, rząd jej królewskiej mości nie zainteresuje się dalszymi losami kraju. Chamberlain wczoraj broni Czechów. Dziś. Oh, horrible. Fantastic. Incredible it is. That we should be digging trenches and trying on gas masks here.
because of a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing. It seems still more impossible that a quarrel which is already settled in principle should be the subject of war. I can well understand the reasons why the Czech government have felt unable to accept the terms which have been put before them in the German memorandum. Yet I believe, after my talks with Herr Hitler, that if only time were allowed, it ought to be possible for the arrangements for transferring the territory that the Czech government has agreed to give to Germany to be settled by agreement under conditions which would ensure fair treatment for the population concerned. Anglia i Francja nie będą walczyć. Beneš miał powiedzieć: Nie mogę wejść naród na jatka. Daladier, Chamberlain już zdecydowali o losie Czech. Pozostała formalność. I was a little boy. I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. Jsme s vyslancem doktorem Mastný vstoupili do konferenční síně hotelu Regina. Nebyli jsme dokonce ani vpuštěni do hnědého domu, kde se konference konala. Chamberlain zcela nepokrytě a otráveně zíval, Daladier rozpačitě se díval do země. Pak se toho ujal jeho pobočník Leže. Řekl zcela neomaleně a hrubě, že žádné odpovědi od československé vlády už neočekávají, že zcela samozřejmě považují dohodu za přijatou. Ráno jsme byli odvezeni na letiště v obyčejném policejním přepadovém voze a v doprovodu policistů jako obyčejní zločinci. Bezsilna Praga została osamotniona. Będąc tak witanym po powrocie, Daladier miał powiedzieć: oni jeszcze nie wiedzą, co zrobiliśmy w Monachium. Chamberlain otrzyma 20 tysięcy listów z podziękowaniami. Comprendre ce tout pardonner. It's not true. You can, we could pardonner. We could forget. But we will never forget it. We can't, some. We can't. It's so deep in our feeling. Yes, it was so humiliating. Jednak to nie koniec. Hitler obdarowuje też Węgry. Rozstrzyga się arbitraż wiedeński. Londyn i Paryż odmawiają udziału. Niemcy więc i Włochy rozstrzygają roszczenia Węgier. Die Räumung der abzutretenden Gebiete durch die Tschechoslowakei und ihre Besetzung durch Ungarn beginnt am 5. November 1938 und ist bis zum 10. November 1938 durchgeführt. Oglądamy oryginalną kronikę węgierską z odzyskania Koszyc. Na białym koniu Horthy. Hitler oferował mu całą Słowację. Ceną była przemoc, prowokacja wojny. Horthy rozdrażnił Hitlera. Odmówił. Teraz jednak łatwe zdobycze zmieniają sytuację. Ami még néhány hónapja csak távoli remény, hetekkel ezelőtt csupán aggódó bizakodás volt,
az a közelmúlt napokban bizonyosság, és ma végre. Sors döntő napjainkban hagyományos baráti együttérzéssel állott mellénk a nemes lengyel nemzet, tak zwanych przez Węgrów w Wyżynach, czyli na południu Słowacji, mieszkało średnio 59% Węgrów. Krzyki żądające wspólnej granicy z Polską obrazują ówczesne nastroje. Na kronice zięć Mussoliniego Ciano i Beck, polskie MSZ. Ten film powstanie kilka miesięcy później. Jednak już w trakcie kryzysu Beck skrupulatnie monitoruje sytuację. Jak wspomina w pamiętnikach, wyrównuje linię. Zgodnie z jego polityką, Polska jako aspirujące mocarstwo nie może być gorsza niż Niemcy. Znajduje teraz idealny moment, by odzyskać Zaolzie. Stawia Czechom ultimatum. Néhány nap alatt sikerült a lengyeleknek is követelésüket valóra váltaniuk. A lengyel csapatok bevonultak Teschenbe, Freistadtba és környékükre. By odwrócić uwagę od swoich czynów, kroniki francuskie, które oglądamy, będą wszędzie pokazywać tę scenę i podkreślać, że Polska brała udział w rozbiorze. Czechów osądzono o tchórzostwo. Tak tłumaczył się szef sztabu. Československé hraniční opevnění proti Německu nebylo ještě zdaleka dokončeno. Mezi potenciální nepřátelé jsme museli počítat i též Polsko a Maďarsko, které si činili nároky na značnou část našeho území. To znamená, že až na 150-kilometrovou hranici s Rumunskem jsme byli zcela obklíčeni. A proti Polsku bychom se mohli bránit? Předtím nikdo na mě žádnou otázku nepoložil, teda jestli se můžeme bránit. No já jsem povídal, proti Polsku bychom se mohli bránit, ale tady jde o souhru tří, Německo, Maďarsko, Polsko, tak naděje na úspěch není. A to bylo všecko. Nad Pragą visí atmosféra žaloby. Slal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jim se vzdávám svého prezidentského úřadu. Beneš přehrál. Odchodzi. Nakazuje przelać co najmniej 1 000 000 koron w funtach na konto w Londynie. Wsiada do samolotu i wyrusza w pierwszą podróż lotniczą w życiu. Londyn zabrania mieszać jemu w politykę. W Niemczech radość. Zwycięstwo. Ludzie jeszcze nie znają Hitlera tak jak my. Mówią, że Hitler ratuje pokój. Zwycięstwo nazwano wojnami kwiatów. Kobiety, dzieci, ustawione babcie, wszędzie rzucały kwiaty. Wódz podbija słowami. Heinlein spełnił swoją rolę. Teraz dziękuję swojemu Führerowi. Do dziś panuje pogląd, że armia czechosłowacka nie oddała żadnego wystrzału. W rzeczywistości w strefie przygranicznej dochodzi do licznych starć. Finalnie władze czeskie rozkazują armii się wycofać. Teraz, bez górskiej granicy, bez fortyfikacji, kraj staje się bezbronnym kadłubkiem. Občané a vojáci, jako voják a jako předseda vlády musel jsem a musím na prvém místě myslet
na život vás všech, milionů pracujících spoluobčanů, mužů, matek a dětí. A přece právě proto, že jsem bojoval a že vím, za jakých předpokladů se vyhrává válka, musím vám říci otevřeně, jak mě velí svědomí odpovědného armádního velitele, že moc, která se postavila z těchto chvílí proti nám, nás nutí uvědomit si její přesilu a jednat podle toho. Nejvyšším cílem mým, tak jako každého z vás, je zachovat život národa. Prezidentem zostaje Emil Hácha. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát i blaha republiky i lidu a šetřit i ústavu a jiný zákon. Republice a prezidentovi sláva! Bezbronný Hácha pragnie ratować choć resztki kraju. Wzmocniony Hitler pragnie go zlikwidować. Goebbels kończy rok 38 przemówieniem. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass das Jahr 1938 unvergänglich in die deutsche Geschichte eingehen wird. Denn in ihm erfüllte sich ein jahrtausendealter Traum der deutschen Nation. Das Großdeutsche Reich ist Wirklichkeit geworden. Zaczyna się akt drugi. 14 marca Hitler wzywa Hacha do Berlina. Agresywna gra Adolfa celuje jeszcze wyżej. Zakłada całkowite zniszczenie Czechosłowacji. Jego cel to wchłonąć resztę Czech i tylko teoretycznie uczynić z niego protektorat. Słowacja albo ogłosi niepodległość, się podporządkuje, albo zostanie rozebrana między Polskę i Węgry. Tak ma się zrealizować Wielka Rzesza Niemiecka. Kiedy specjalny pociąg opuszcza Pragę, niemieckie dywizje są już na granicy. Hacha o tym nie wie. Kurtuazyjne powitania już niedługo zamienią się w torturę. Hacha zacznie tonąć. Dusić się. Zaledwie kilka godzin wcześniej, pod groźbą wojny z Węgrami, Hitler żąda od Słowaków oderwanie się od Czech. Czechosłowacja już w zasadzie przestaje istnieć. Hacha nie podejrzewa, co spotka go na wizycie. Najpierw Hitler nakazuje mu czekać godzinami, aż skończy oglądać film. Następnie stawia żądanie. Protektorat dla ziem czeskich i swobodne wkroczenie Wehrmachtu. Hacha się przeciwstawia. Göring grozi zmasowanym bombardowaniem Pragi. Hacha dostaje zawału. Po odratowaniu kapituluje. Po zniszczeniu sytuacji rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Wiedząc, že kraju už nie da się obronić, chcą uratować jego tkankę ludzką. Bierze na siebie odpowiedzialność. Powiedział, nie podpisał tego naród czeski. Podpisał to tylko ten nieszczęsny Hacha. Vom 16. März 1939 über das Protektorat Böhmen und Mähren proklamiert. Piechota i wojska pancerne wlały się do wnętrza republiki. Niemcy wkroczyli do Pragi.
Oczarowany spektakl powitał Hitlera. Kolejny akt został zrealizowany. Na oryginalnej kronice widzimy 50. urodziny Hitlera. Ledwie ponad miesiąc po zniszczeniu Czechosłowacji świętuje w wielkiej radości. Na powody. Dzięki zastraszaniu, blefowaniu i wojnie psychologicznej. W jego ręce wpada uzbrojenie 42 czechosłowackich dywizji. Dzięki zakładom zbrojeniowym, głównie Skody, produkcja fabryk zbrojeniowych Rzeszy wzrasta o 1/4. Hitler przejmuje też czechosłowackie rezerwy złota. Radość, wesołość. Mimo pogwałcenia układu monachijskiego, przedstawiciele 44 państw przybyli, a pośród setek prezentów Hitler dostał nowego Volkswagena. Powojenna komunistyczna propaganda będzie utrzymywać, że ZSRR chciało pomóc, ale to Polska i Rumunia przeszkodziły. Z drugiej strony badania źródłowe potwierdzają, że ZSRR dał wziąć udział w Monachium. Odmówiono. Widzimy punkt kulminacyjny urodzin. Wielką paradę w Berlinie. Teraz Hitler był gotów wykonać kolejny krok. Jak się okazało, tym krokiem była Polska. Czy gdyby Praga się nie ugięła, to wybuch wojny w Europie zostałby zatrzymany w 1938? Czy ZSRR rzeczywiście by pomogło? Wolnościowy sen Masaryka przegrywa ze snem innego człowieka. Hitler zwycięża. Niemcy są lepsze niż inni. Wierzą w swojego wodza. Już wierzą we wszystko. Beneš jednak nie powiedział ostatniego słowa. Those medals to the Allies because their liberty was betrayed. After the betrayal of by Chamberlain and Daladier in Munich, it's not honorable for any man to wear their tin. The Nazi regime will fall. Czechoslovakia will be again a free and independent state in a new and free Europe. Prezident republiky dr. Gustáv Husák odstoupí dnes ze své funkce. Jeżeli moja praca ma dla ciebie wartość, wesprzyj ją na Patronite.